Dolly płacze. Co się stało? Dolly zgubiła smoczek? Znajdź go i oddaj jej jego z powrotem. Dolly lubi zasypać pod śpiew kołysanki i błyszczących gwiazdek. Dobranoc, Dolly! Dziś zrobiłam kilka zdjęć. Nie mogę pójść do łóżka, aż poukładam je wszystkie do albumu. Teraz pomóż mi umieścić wszystkie zdjęcia w albumie. Dobra robota. Teraz mogę iść do łóżka. G przez cały dzień bawił się w piratów. W pokoju jest nieporządek. Gdzieś zniknęły wszystkie monety. O, oni są tutaj. Teraz połóżmy monetę do skrzyni. Ubranie piratów ma wisić na specjalnym wieszaku. Pomóż znaleźć brakujące jego elementy i umieścić tam. G lubi zasypiać, słuchając opowieści o piratach. Znajdziemy dobranoc, G. Miłych snów o przygodach piratów. Tato Leo lubi opowiadać ciekawe opowiadania na dobranoc. Tato Leo napisał nową historyjkę. Musimy ją wydrukować i umieścić w książce. Tato Leo napisał nową historyjkę. Musimy ją wydrukować i umieścić w książce. Tato Leo napisał nową historyjkę. Musimy ją wydrukować i umieścić w książce. Opowiadanie jest gotowe. Pomóżmy tacie narysować obrazek na okładkę. Kliknij na monitorze komputerowym taty. Połącz wszystkie kropki w całość. Dobra robota. Kontynuujemy rysunek. Dobra robota. Kontynuujemy rysunek. Dobra robota. Kontynuujemy rysunek. Wspaniale! Cudowny obraz. Przykleń obrazek na książkę. Nowa książka jest gotowa. Tatuś jest szczęśliwy. Teraz może iść spać. Jak dużo jest brudnych rzeczy do prania. Włóżmy je do pralki. Drzwi pralki są otwarte. Trzeba zamknąć. Wciśnij zielony przycisk, aby uruchomić pralkę. Och, te bąbelki mydlane. Oni trzaskają. Jak wesoło. Nasza bielizna wyprana. Teraz wywiesimy ją, aby wyschła. Przyciągnij wszystkie rzeczy z pralki na sznurek.
Nie ma wystarczającej liczby szpilek. Znajdź je i powiesz na sznurku. Teraz czas iść do łóżka. Śpi dobrze, mamo. Babcia zebrała plony. Pomóżmy jej umieścić warzywa do lodówki. Każde warzywo powinno być umieszczone na odrębnej półce. Pomóżmy babci włożyć ciasto do piekarnika. Włącz piekarnik, obróć uchwyt na panelu piekarnika. Ustaw czas, aby ciasto dobrze upiekło się. Śpi dobrze, babciu. Dziadek lubi patrzeć przez teleskop. Pomóżmy mu znaleźć nową gwiazdę. Spójrz na te gwiazdy. Znajdziemy wśród nich nieznaną dotąd gwiazdę. Te gwiazdy już znamy. To jest Aldebaran. To jest Sirius. To jest Vega. To jest Antares. To jest Betelgeza. To jest Procyon. Dobra robota! Znalazłeś nową gwiazdę. Dziadek odkrył nową gwiazdę. Pomóż umieścić nową gwiazdę na liście. Narysujmy naszą nową gwiazdę na liście. Wspaniałe! Ta gwiazda będzie miała imię naszej babci, ale najpierw musimy wysłać 3 listy. Podaj koperty dla dziadka. Ten list wyślemy do czasopisma, a ten list wyślemy do głównej obserwatorii. Ten list wyślemy do programu wiadomości w telewizji. Teraz już czas, aby wszyscy szli do łóżka. Przed pójściem do łóżka Louis lubi liczyć świecące się meduzy, które pływają morze za oknem. Kliknij na okienku. Jeden, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Louis chce spać, ale świerszcze mu przeszkadzają. Dotknij świerszcze, aby mogli zasnąć. Słodkich snów, Louis! Bar Czerwone Okoń odwiedziło dużo ludzi w ciągu dnia. Pomóż cioci Marysi w zmywaniu naczyń. Połóż wszystkie brudne naczynia do zmywarki.
Świetnie, teraz możesz ubrać piżamy i iść spać. Pomóż cioci Marysi ubrać piżamy. Dobranoc, ciociu Marysiu. U wujka Szopa zepsuł się mechanizm. On nie pójdzie do łóżka, póki go nie naprawi. Kliknij na mechanizm. Umieść wszystkie narzędzia w potrzebnym miejscu. Super, teraz wszystko działa. Możemy iść spać, ale papuga bardzo głośno krzyczy. Przykryj zasłoną papugę w klatce. Dobranoc, wujku Szopie.